teraz odniosę się do zarzutów, które zostały rzucone w moją stronę. Pierwszy z nich jest to, że rzekomo szczegóły całej sprawy zdałem jako pierwszy. Na pewno musiałem zostać przekupiony bądź zastraszony, by siedzieć cicho. Będąc już... A to jest właśnie to, że gość sobie siedzi, słyszał coś od kogoś, nie ma na przykład potwierdzonych informacji. Mówię, może tak być, może też tak nie być, bo może ma faktycznie jakieś tam potwierdzone informacje, a Konopski teraz się broni, mimo że prawda jest zupełnie inna. Cholera wie. Natomiast, jeśli jest tak, jak Konopski mówi, no to szalony reporter po prostu sobie siedzi, mówi jakieś rzeczy, które usłyszał od kogoś, leci to w eter, ogląda to akurat ten film, o to obejrzało ile? 1,5 miliona osób? 1,5 miliona wyświetleń, jakoś tak to ma. I później co? I później na Twitterze widziałem tyle negatywnych komentarzy a propos Konopa. Tak o, po prostu, bo u szalonego reportera coś usłyszeli, nie? I później trzeba się tłumaczyć. Epic Rap Battle w historii Konopski vs. Sean Reporter. Tak, dokładnie. Czy Konopskim, to ty się do niego zgłosił. Tylko pytanie, czy rzeczywiście Konop zdradził dane jednej z osób, która się odezwała do niego? Nie wiem, ja nie znam tematu, więc zobaczymy. Byłeś jakiś czas temu. No, właściwie to on zgłosił się do mnie. I on się do siebie zgłosił, zapytał o szczegóły, ty mu te szczegóły przedstawiłeś i cisza. Ja jako pierwszy odezwałem się do Artura, by dowiedzieć się konkretnie. Ej, przykre jest to, że Kasia Papkę tutaj jest bardzo często i nie wylosowała jej jeszcze wspierania, nie? No może wylosuje jeszcze, zobaczymy. ...i szczegółów spraw. Trzeba ten, to jak to się nazywa? To do YouTube'a, to YouTube musi, YouTube decyduje tak naprawdę z góry. Jednak po jego licznych chaotycznych live'ach, gdzie rzucał w szybkim tempie oskarżeniami, pokazywał dowody w postaci podrukowanych screenów na kartkach papieru na podłodze, wyzywał... No, to dobre. To są bardzo dobre dowody. ...na nich MGP od 60. Gość sprawiał wrażenie, jakby był w jakimś amoku i nie wzbudzał we mnie poczucia wiarygodności, a wręcz jakiegoś paranoika. A osoba? Dziewczyna? Wiecie, komu zawsze losuje? No Violi zawsze losuje. Tak już mówiłem, nie pokazuj, aha, dobra. Ta osoba, która tam wczoraj, Jezus, kurwać. Mimo tego chciałem się z nim zgadać Niezły ten, mocny statement, jakby to powiedział Boxdel. Koniecznie, by ustalić jakieś konkrety i szczegóły, ale kontakt się urwał, bo dostał bana na Instagramie. Później... Moi drodzy, Zajwy podrywał pakiet wspierania. Czy można prosić o gromkie brawa dla Zajwencjusza? Edith otrzymała pakiet wspierania. I Angelika Witkowska, moi drodzy, również. Angelika Witkowska również, moi drodzy, podrywała pakiet wspierania. Bardzo, bardzo dziękuję, moi drodzy. Mamy na dzisiejszej transmisji już 43 nowych wspierających. Na superczacie mamy 50 zł. W donatach mamy 21%. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę doceniam. Zbanowano mi to konto. Więc mówienie ludziom, że Ja też zrozumiałem, jak próbuję coś powiedzieć, a się kompletnie nie zajmuję nagrywaniem. Ale teraz zrozumiałem, jak próbuję coś powiedzieć. Nie rozumiem chyba, co napisałeś. Ostatnio wyszło 3-4 razy z rzędu dla Koniego. Tak, no. Tak, Koni Konor, ale Viola też. Viola też tak ma jakoś. Ja byłem w to wtajemniczony, czy znałem szczegóły, to po prostu kłamstwo. Co najwyżej interesowałem się tematem i dopiero próbowałem coś konkretnego ustalić. I szkoda, że Szalony nie wyeksponował tego, że chyba jako jedyny i sam zainteresowałem się tematem, odzywając się do Artura. A zamiast tego wolał snuć teorię, że dałem się zastraszyć, że może wziąłem pieniądze za milczenie, że może jestem jakoś zamieszany. No kurwa, proszę cię. Kiedy odbanowali mu konto, to dalej się interesowałem, ale wtedy... W sensie mocny statement, ale jak ziomek nic nie nagrywał i leci na żywo, to normalne, że się plącze. Ha, nie, to masz rację, to też masz rację, wiesz, tak trochę humorystycznie powiedziałem, ale dobrze, że to napisałeś, żeby to też nie brzmiało jakoś źle. Wiesz, zupełnie inaczej, jak mówisz na przykład coś na jakimś podcaście i powiedzmy tam się nie plątał i wiesz, miał gdzieś tam w głowie trochę przygotowane rzeczy. Inaczej zupełnie jak mówisz na filmie, bo wtedy tam różne rzeczy możesz sobie powiedzieć, inaczej masz scenariusz, a też inaczej jak prowadzisz transmisję na żywo, bo wtedy tych jakichś tam zająknięć i plątania i skakania tam powiedzmy z tematu na temat jest też znacznie więcej. Artur napisał, że już sam robi film i da znać, jak on wyjdzie. Drugim zarzutem, tym ze strony chłopaka, który wystąpił na tym odcinku, jest to, że ja współpracuję z MGP. Napisałem do Konopskiego. Z MGP? Z MGM Grant może. I że mogę mu więcej materiałów udostępnić, aby to rozpowszechnić, nie? I napisał do Glinka, prawdopodobnie, no wysłał mu moje... Gabriela Żukowska, moi drodzy, podarowała pakiet wspierania. Bardzo, bardzo dziękuję, Gabriela. I Wojtek 3818 podarował pakiet wspierania. Kurczę pieczone, to naprawdę teraz dwójkami lecicie. Czy dzisiaj, moi drodzy, pobijemy rekord? Nie mam pojęcia. 45 nowych wspierających, moi drodzy, na dzisiejszej transmisji. Bardzo, bardzo dziękuję. Cholernie doceniam.
Prawdopodobnie. To może zacznijmy od tego, że ten młody chłopaczek napisał mi 2 lata temu wiadomość. Siema byczku, mam mocny materiał, chodzi o wspólnika Buddy. Mam papier na Glinka, chłopco do prokuratury pisał, że nie nadaje się do aresztu i sprzeda wszystkich ziomków. Trzeba przyznać, że całkiem prawidłowa gadka, jak no 18-latka, który przychodzi z białkiem do kanału komentarzem. I to jest cała informacja, jaką otrzymałem 2 lata temu od jakiegoś anonimowego gościa, czyli jakiś wspólnik Buddy i 60. Skonfrontowałem to z Buddą, wysyłając mu screena z uciętą nazwą użytkownika i uciętym awatarem tego chłopaka, nie podając nawet cienia danych, bo nigdy bym tego nie zrobił widzowi, który mi coś wysłał. Okay. Buddha to wtedy skwitował, że temat jest stary i nie jest to jakaś tajemnica, że się rozjebał. Po co miałem drążyć temat? Mam być teraz jakimś egitem i rozliczać ludzi za to, że Egit. To egitem jest na pewno ten... Denis Załęcki, nie? Upracują z jakimiś 60-kami. Wątpię, że 2 lata temu ktokolwiek na scenie polskiego YouTube'a kojarzył kogoś takiego jak MGP, bo gość był dosłownie mikrotwórcą i sam go nawet nie kojarzyłem. No ale tak. Według Szalonego to ja sprzedałem tego chłopaczka do MGP i snuję teorię, że tworzymy jakąś siatkę bandytów. Yes. Jego screena odesłał link. Tak samo jak kiedyś był, jak on się nazywał, Szkodnik, na niego mówili na YouTubie. I ten Szkodnik co robił? O Jezu. Nie pamiętam, jak się Szkodnik nazywał. Karol? Szkodnik. No ogólnie ten, ogólnie nagrywali o nim Brzydki Burak i inni youtuberzy. To on też mówił, że jest mafia YouTube'a, nie? To oni faktycznie wtedy zrobili taki kanał i zrobili każdy 8 filmów i każdy z tych kanałów zrobił po jednym filmie. I to Sebastian Berycza, dziękuję, Wierzbi, cudownie. Czy jest zastraszany, czy wziął pieniądze, czy... Skoro ten chłopak wysłał to zarówno do mnie, jak i do Buddy, to może drogą dedukcji wywnioskujesz, że to Budda skonfrontował te wiadomości z MGP i zapewne wysłał mu też screena ode mnie. Czy twoja wyobraźnia nie sięga aż tak daleko i lepiej znowu do Buddy, to może... Zastraszany, czy wziął pieniądze, czy... Skoro ten chłopak wysłał to zarówno do mnie, jak i do Buddy, to może drogą dedukcji wywnioskujesz, że to Budda skonfrontował te wiadomości z MGP i zapewne... Problemy, Iona. Wysłał mu też screena ode mnie. Czy twoja wyobraźnia nie sięga aż tak daleko i lepiej... Myślę, że nie. Myślę, że nie. Że czasem Szalony Reporter ma nawet nie, że przebłyski. Nie chcę w tym momencie być jakimś chamem. Natomiast czasem Szalony Reporter myśli szeroko i chce myśleć, a czasem chce po prostu myśleć bardzo wąsko. Z jakimś, powiedzmy, może trochę nie przepada, dostanie informacji i z tą informacją wyjdzie i koniec. I znowu snuć teorie spiskowe. I muszę tu zaznaczyć, że zastraszanie tego chłopaka jest kurepem i kolejną krzywą akcją od MGP. Ja nic nie miałem wspólnego i zostałem w to wciągnięty jakimś czasoprzestrzennym odkurzaczem. Też może warto było zapytać na przykład nawet maneczko, jak było z tym skierem, czy dlaczego się aż tak interesował sprawą? Kurwa nie wiem, po prostu jakbym nigdy wcześniej takiej spraw nie ruszał. Może chciałem temat nagłośnić... A dlaczego tak się interesował Pantarogate? Dlaczego ten Konopski jest taki Konopski? Pomóc. Dlaczego ty kurwa insynuujesz, że dostałem jakieś pieniądze, czy zostałem zastraszony, albo że współpracuję z MGP? Jeszcze mnie porównujesz do Boxdela i że nagle z odcinka mógłby ci się wysypać świadek, jakbyś zapytał mnie o moje zdanie. Ja już mam traumę jedną, wiecie? Był taki jeden wywiad z takim Boxdelem i też mu pokazałem materiały. I Boxdel jak wyszedł, to zanim dojechał do domu, a ja zanim rozpocząłem montowanie filmu, to już mi świadek wypadł. Teksujesz się kartą na... Ojejku. No dobra, no ale porównywanie kogoś do Boxdela w momencie, gdy się tłumaczył z Pandory, no to może być troszeczkę krzywdzące, nie? Wojtek 3818, kolejny pakiet wspierania dla widza poszedł. Bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję. A dlaczego ty się tak interesujesz jego interesowaniem się? Przepraszam, w sumie rację, nie powinienem się interesować jego wspieraniem. Znaczy, jego, nie powinienem interesować się jego interesowaniem, bo... No bo to nie jest do końca interesujące. W sumie. ...się na Twitterze, to może na drugi raz najpierw sprawdź informacje, jakie publikujesz. Ile nowych wspierających? 61 nowych wspierających dzisiaj. Nie wpychasz mnie do całej dramy, którą de facto się interesowałem. Ty czaisz, że w filmie, gdzie są rzeczywiste dowody i materiały, wrzucasz w środek swoje pojebane tezy i teorie, żeby podkręcić... No właśnie, to jest, i wiecie, i posrane teorie, i raz, że mówi, że tutaj właśnie, raz, że sprzedał chłopaka, tak, że powiedział, kim on jest, a dwa, że jeszcze zarzuca coś Konopskiemu i później Konopski się musi z tego tłumaczyć. Oczywiście, jeśli chodzi o YouTube'a, no to nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, ponieważ sytuacja wygląda z YouTuberami tak, że w momencie, gdy ktoś o nas coś powie, no to później mamy otwartą furtkę do tego, żeby o kimś nagrać, tak, odpowiedzieć. No i oczywiście to tworzy kolejne zasięgi, kolejne wyświetlenia, kolejne liczby, moi drodzy. Więc tak to wygląda. No tak samo Pazu to mnie powiedział, no i co? No i poniedziałek, wtorek film będzie z odpowiedzią, tak? Nie powiedział mi wszystkiego, natomiast zahaczył o mnie, chętnie odpowiem.
Wojtek 3718, kolejny pakiet wspierania. Bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy, na 62 wspierających doceniam cholernie mocno. Sprawę. Fajna ekipa tu jest. No fajną ekipę zmontowałem, nie? Kręca, że jacyś smutni panowie, tu ile osób próbowało do ciebie dzwonić, blokować, przekupić. To wszystko pomieszane z informacją, że ja znałem szczegóły sprawy, ale przecież współpracuję z MGP. I wybacz mi, ale nie do końca kupuję tego wszystkiego, co powiedział Artur. Bo na przykład historia, że MGP ma magiczny przycisk w firmie, który wzywa policjantów, którzy przyjeżdżają i ostrzeliwują gumowymi kulkami... Gość po prostu naoglądał się za dużo filmów, nie? Tak mi się wydaje. Ludzi, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, no jakoś nie do końca mi się to klei. Nagle zjawiły się samochodne busy. Wylecieli stamtąd, jak oni to powiedzieli, czarni. Jako SIP? Cudowno. Zaczęli rąbać do nich, w żółwiach poubierani, zaczęli rąbać do nich gumowymi kulami. Tym bardziej, że dowód jest w stylu, tak było, nie zmyślam. To są... A później kierowca autobusu, tak, zatrzymał się i tak zaczął robić. Naprawdę poważne oskarżenia i trzeba tam bazować, snuć swoje teorie spiskowe, tak jak szalony reporter. I trochę dziwne, że pan Artur jest zaangażowany w projekty HOSE i promował jego loteriady. A może reporter i Artur są opłaceni przez byłego biznesowego wspólnika Buddy i chcą teraz niszczyć Buddy przez krzywe akcje MGP? Wyłączcie kropki. Kto wie, widzowie? Może tak było, może nie było. I teraz jeszcze szalony piszesz na Twitterze. Jako autor materiału o MGP uważam, że w jego odbiorze jest zbyt dużo nagonka na Buddę. To materiał o MGP i jego wałkach, a jedynym zarzutem do Buddy jest przekierowanie widzów bez sprawdzenia, czy Glinek jest uczciwy. Ty, kurwa, Czosnku, przed zmianą tytułu swojego filmu nadałeś taki wydźwięk i ludzie ruszyli z widłami. Dałeś na miniaturkę Buddę i jego samochód. Film jak sywa Buddy przewija się przez cały materiał i jest między faktami a domysłami i tezami. Ludzie go... No cóż, Flower Power, witam serdecznie. Mam teraz za słupa... Powzywać się wszystko na mnie, Shiro? Nie, tu nie, absolutnie. A przekręta i oszusta. Jesteś mocno ograniczony, skoro myślisz, że po materiale zagasisz cały pożar jednym tweetem. A zobaczcie jeszcze, co ten rzetelny twórca gadał o mnie na swoim drugim materiale. Konopski odsyła temu dokumenty z danymi ten ma... I tam Budda śmierdzi. A czemu ci śmierdzi, mówisz? A co z żurnalistą? No z żurnalistą ciekawie też jest bardzo w internecie. Jego telefon zaraz są pod domem. No to jest... To on powinien nawet te dokumenty wysłać, to też było głupie, ale wziąć, wiesz, jak ci ktoś wysyła dokumenty, to robię screena, go przecinasz, albo te, tak. Wiesz. Wow, naprawdę powinienem wyciąć kawałek screena? To zupełnie tak jak zrobiłem. Wystarczyła jedna wiadomość, żeby to potwierdzić Aperowiczu. Dalej szalony po raz kolejny. Nie mam dowodów w przerzucie. Wiesz co, ja tak dziwnie mam ogólnie z Buddą, w sensie, że nic do niego nie mam, ale nie wiem. W sensie, że on może być, wiesz, naprawdę w porządku gościem. Natomiast czasem też odnosiłem takie wrażenie, że... Ale to jest wrażenie, wiesz, to oczywiście mogę się mylić, nie? Insynuuje, że współpracuje w tym całym procederze raz... Bo został nagle z dupy rozprowadzony przez największe kanały nety. No, to prawda. ...z MGP, że przecież miałem wiedzę i wiedziałem, o co chodzi w temacie. Rzetelność tego typa i weryfikacja informacji to jest jakiś żart, o czym już nieraz wam mówiłem i ostrzegałem o informacjach, które wychodzą spod tego farmazoniarza. Podejrzewam, że trzyma w sobie jakiś uraz, który teraz chciał jak najbardziej uzewnętrznić i dopierdolić mi jakąś... Bo to, że oszust to wiadomo, a kanały komentarze nie chcą tego ruszać, nie mam żadnych informacji. Do mnie nie dochodzą takie informacje. Do mnie dochodzą informacje tylko Eligawin, przepraszam. Swoją teorią spiskową, którą ludziom sprzedał jako fakt. Na koniec, jakbym miał podsumować tę dramę, to jest ona po prostu dziwna. Traci w moich oczach przez masę tez i teorii spiskowych i tym, że podjął się tego szalony reporter. Bo jak mam zaufać materiałowi, który bez sensu kłamie i podkręca na... No ciężko. Ogólnie z szalonym reporterem, tak jak powiedziałem, zrobił kilka tak głośnych, głupich rzeczy, że w momencie, gdy mówi coś normalnego, to i tak ludzie już w tym momencie go... Muszę weryfikować. A mój temat, jeśli podszedł do materiału... Też nie wszyscy oczywiście, ale... Słabo to wygląda. Czasami naprawdę mniej znaczy więcej. Jakby pozbyć się tych słabszych ogni i bazować na potwierdzonych zarzutach, których jest i tak dużo, to znacznie lepiej by to wyszło, bo temat jest na pewno poważny i warty nagłośnienia. NGP wczoraj wrzucił swoją odpowiedź, gdzie tłumaczy się m.in., że w kwestii jego biznesu z myjnią, to ma zarzuconą kradzież tylko 17 samochodów, a to jego wspólnicy zrobili ich... No, ja tam tylko 17 samochodów. Ja tylko 17 z tych samochodów, więc to absolutnie proszę się uspokoić, tak? Ponad 300. To około 300 samochodów. 17 kradzieży samochodów. No, tylko 17. Nie 300. Robił zwroty osobom, które okradł, ale też na przelewach widać, że robił to w 2023 roku. Więc w sumie no, ponad 10 lat mu zeszło, żeby te zwroty porobić. Wyjaśnił, że z Buddą nie robił biznesów i łączyła ich tylko motoryzacja. Pożyczył mu samochody do nagrywek i w zamian za to miał promocję. Na tamten moment miałem Nissana GTR w leasingu. Poznałem Kamila i to, co mnie z nim łączyło, to była tylko motoryzacja. Ja tylko
Dawałem samochody Kamilowi do filmów, a... Tylko 17 furek? Nie, no, tylko 17 furek. No, proszę się uspokoić, tak? Kamil w zamian... Tylko 17 furek i dodatkowo nie bawił się przy tym dobrze. No właśnie, no jeszcze miał poczucie winy. A wy jeszcze tam na nim wieszacie psy. Bez przesady, no. Raz na jakiś czas mi oznaczył. No to też mi się nie łączy, no bo robili razem loterię. Więc jakieś biznesy były i MGP tutaj kręci. Próbuję też przekonać... Za pary szukasz, to ja mogę być twoją parą. Że skala poszkodowanych jest znacznie mniejsza w tych sprawach, niż przedstawiał to reporter. Co mało zmienia, bo cały czas mamy tutaj poszkodowanych. I zarzuty od starych do teraźniejszych lat. W wielu momentach mamy też słowo przeciwko słowu oraz niektóre kwestie MGP pominął. Ludzi w komentarzach ta odpowiedź nie kupiła i... Mnie też nie. Mi pozostaje obserwować tę dramę z boku i czekać na jej rozwój. Wszystkim oczywiście będę was informować. A ty, reporter, naucz się sprawdzać informacje, bo jak dalej będziesz wymyślać moje walki z Dubielem, czy podejrzewać mnie o udział w jakiejś siatce przestępczej, to choroszcz. Szalony. Tylko choroszcz cię czeka. Na badania? Do choroszczy? Do choroszczy.